Cześć, witajcie. Twój multiguru. I temat znowu na topie. Czy stracisz pracę w policji, jak w jakiś sposób wypłyną twoje zdjęcia lub jakieś filmiki pornograficzne? Nawet jak do tej pory byłeś bardzo dobrym gliną, powiedzmy policjantem roku w swoim komisariacie czy posterunku. Gdzie jest jakaś granica, co możesz pokazać, a czego nie możesz? I filmik ten jest kontynuacją poprzedniego. W zasadzie poprzedniego streamu czy policjant może być gwiazdą porno i tylko dlatego kręcę, że po raz kolejny wypływają jakieś nagie zdjęcia policjantów w mundurach oczywiście Kłucie gawiedzi, pismaków, yy, którzy mają zapewnioną wierszówkę. No i oczywiście ludziom wszystkim policji nieprzychylnym. I tym razem niestety gość był w stopniu aspiranta sztabowego, czyli nie jakiś gówniarz, nie jakiś młodzieniec, który wcześniej sobie zrobił stream dla dziewczyny, ale ten gość raczej zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie mu grożą, kiedy materiał wypłynie i w sumie niczego go też nie nauczyły wpadki jego kolegi po fachu, którego Pewnie już wcześniej wywalono, bo niestety nie wiem, co się z tym człowiekiem stało. No, swoją drogą z tego, który ostatnio te zdjęcia puścił, to kawał chłopa, ma czym tam postraszyć niejedną, że tak powiem, białą głowę, no ile oczywiście kobietę można czymś takim postraszyć i niestety. O ile w domku, jak u Dulskich, robić sobie może wszystko co chcesz, byleby tylko nie wypłynęło do sieci, to tutaj wszczęto postępowanie mające zwolnienie tego policjanta ze służby. Natomiast nasunęło mi się kilka spraw do przemyślenia. No, trochę to tak w sumie śmieszne, ale powinno być nauczką dla tych, co nie przykładają wagi do tego, co publikują. Być może to ty jesteś taką osobą, która y, mówi różne rzeczy w, w social mediach, prawda, czy jakichś innych y, publikatorach. Natomiast no, bądźmy szczerzy, ja nie wiem konkretnie, jaki paragraf jest na takich y, policjantów troszeczkę lubiących pokazać się, że tak powiem, z innej strony ale już powiedzmy w rocie ślubowania masz taką formułkę, ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej, czyli pod tajemnicę czym ta sprawa powinna zostać, dobre imię służby i etykę zawodową można podciągnąć w zasadzie wszelakie zachowania w tym. Stylu. No, ale weźmy, no, być może taki scenariusz. Chciał ten chłopisko zaimponować jakiejś tam swojej kobiecie, żonie, kochance, czy jakiejś innej, czy być może przyszłej narzeczonej. No i mm, miał zdecydowanie czym, miał zdecydowanie co pokazać. No i cóż ten chłopisko jest winien, że powiedzmy yy, w głupocie ktoś to przekazał dalej, a być może ten właśnie. Policjant był po prostu w danej chwili zakochany na jak Bozia chce pokarać, rozum odbiera. No i ten gość był no naiwny nazwijmy to po imieniu. No inny scenariusz. Powiedzmy, chciał sobie dorobić parę złotych, no nie wiem na ile jest to nielegalne takie umieszczanie swoich prywatnych zdjęć na różnych portalach, nazwijmy to branżowych, czyli powiedzmy, ty czy ja w policji nie jesteśmy, czy ja sobie mogę taką swoją fotę cyknąć, mam co pokazać, albo no, tak szczerze mówiąc, już w tej chwili nie mam czym kogo postraszyć w tym wieku, prawda? I czy mi to wolno, czy to jest nielegalne? No, oczywiście zawsze się można czepić, że te foty robił w czasie pracy. Być może ujawnił jakieś tajemnice z tej komendy. Widać tam yy, z tyłu całe jakieś tam pliki, akt. No ale z drugiej strony, yy, ostatnio widziałem Jarosława K. Że tak powiem, namiestnika kraju też jakieś miał zdjęcia, i stało, było pełno jakichś tam różnych akt. No, to, to coś to chłopisko tam ujawniło. No ale weźmy się też zastanówmy, że marnowaniem czasu również jest, na przykład, jak jesteś kobietą i idziesz tam do pracy, zamiast się czymś tam zajmować, to idziesz do toalety, robisz sobie dłuższy makijaż. Czy na przykład jesteś policjantem na służbie, połaziłeś, że tak powiem, yy, powiedzmy, na takiej służbie jakiegoś tam oficera dyżurnego czy innego. No i jest noc, na chwilę zdjąłeś buty, aby dać odpocząć tym biednym twoim nogom. No i czy to jest jakieś tam wielkie yy, przestępstwo? Natomiast wydaje mi się też, że lepsze są takie zdjęcia. Yy, nawet wpuszczone do, do sieci za pieniądze, niż miałby kraść czy brać łapówki za załatwianie jakichś spraw niezgodnych z prawem. No, nie jestem też świętoszkiem. Uczciwie powiem, że w swoich czasach czasami jakoś tam w pracy żeśmy sobie jakieś porno obejrzeli, a były to czasy, niestety, tak zwanych magnetowidów, czyli były taśmy. W tej chwili, nawet ty sobie możesz legalnie kupić w abonamencie telewizyjnym bodajże Enki, prawda? W najlepszym tym, jakieś tam dziwne kanały porno. W necie tego jest opór, bezpłatnego, płatnego, do wyboru, do koloru. Ale znam też wielu naprawdę porządnych ludzi, no nie od pożądać, tylko porządnych, który, którzy tak przy piwku zdradzili mi, że robili różne rzeczy nie do końca jakieś takie moralne jak z kasą cienko stali, szczególnie jak wyjechał za granicę, prawda i no za bardzo nikt nie chciał jego takiej zwykłej roboty. Oczywiście poprawiło się tam jednemu drugiemu, to zajęli się jakimś normalnym zajęciem, a nie tam usługami seksualnymi, prawda, czy jakimiś eroty prywatnie jestem zwolennikiem nie że tak powiem nosa w czyjejś sprawy ale niestety ciągle mamy strażników moralności nietolerujących rewolucji seksualnej i szczerze mówiąc nie cierpię takich osób które wpierdala się tak powiem w nie swoje Sprawy. No, inny przykład. Zwróć uwagę na licznych celebrytów, którzy często prawie są półnadzy na jakichś ściankach. Czy powiedzmy, celowo robią seks takie taśmy, potem z tej seks taśmy jest przeciek, prawda, a ten gościu cieszę się z tego, że on się może utrzymać na rynku i ciągle o nim mówią. I każdy tą seks taśmę chce zobaczyć, co tam pani taka z panem siakim robiła, prawda? Być może więc część ludzi jest po prostu zbytnio przewrażliwionych na punkcie seksu, szczególnie jak sami nie mają się czym pochwalić, poza kilkorgiem dzieci zrobionych z całym szacunkiem dla nich oczywiście w pozycji po bożemu, lub w sprawach seksu w ogóle nic nie osiągnęli, są po prostu, jakby to powiedzieć, tak zwani Incel, prawda, czyli przymusowy celibat, tylko dlatego, że nikt danego gościa czy dla danej pani nie chce. Ale niestety pouczanie innych niewiele kosztuje, choć nikt naprawdę nie wie, jak jest ten, który cię poucza, ten strażnik moralności, i dopiero pewne sprawy y, jakiś osób takich bardziej znanych wychodzą przy okazji różnych awantur rodzinnych czy innych e, weź tutaj na przykład byłego naszego premiera i nagle naprawdę dowiadujesz się kim był dany świętoszek no skończy tylko taką filozoficzną jakąś y, maksymą że w tej chwili na pewno robotę w policji stracisz jak Coś takiego wypłynie, natomiast pytanie jest, gdzie jest jakaś granica. Czy jakby ten gość na przykład zrobił sobie w, te zdjęcia w policyjnym mundurze w domu i powiedzmy był w tych gadkach i było widać, że no przez gadki coś tam stoi, prawda? A nie tylko tam opuszczone. Opuszczone majtki, że tak powiem, w grochy. I gdzie tutaj jest jakaś granica, prawda? Artykuł jest trochę, w zasadzie nie artykuł, filmik jest bardziej dyskusyjny. Z jednej strony rewolucja seksualna, porno, duszno, jakiekolwiek inne materiały, napór tego, aż łeb boli, i w reklamach, i w sieci, i w telewizji, czegoś, co na przykład nie było lat temu 30. A z drugiej strony, jeżeli ktoś już jakąś tą swoją seksualność, że tak powiem, objawia publicznie, to nagle jest. Yy, nagle jest tą czarną owcą w policyjnym gronie. Także y, liczę na kontakt poprzez y, komentarze do tego wideo Każda opinia jest y, mile widziana nawet taka, która nie jest zgodna z moją No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Oczywiście subskrypcja kanału y, Obejrzenie kolejnego filmu i Multiguru Darek Kraśnicki żegna Cię do następnego wideo.